Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Makeup After 40. Dzisiaj kolejny odcinek z paletką mojej córki Instagram Wedding Vibes. Kto nie widział pierwszego odcinka, to tutaj gdzieś będzie odnośnik, zapraszam. Jeszcze tak dla przypomnienia pokażę Wam, jak pięknie wygląda ta paleta w środku, jakie ma piękne kolory. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż, o który prosiłyście Wy, dlatego że ja wczoraj się pojawiłam na Instastory, tak użyłam od niechcenia tak naprawdę tego cienia, którego byłam nie do końca pewna, bo on ma złoto, on ma trochę sobie w zieleni. To jest taka formuła cienia perłowego z brokatem, ale to jest taki jakby toperek na bazie. I tak sobie pomyślałam, ciekawe jak to będzie wyglądało na moim oku. Okazało się, że wygląda obłędnie. Użyłam też metalicznego cienia Wedding Rings i dwa maty poleciały na oko, Best Man i Groom. Te maty to są z takiej rodziny matów nieciepłych, czyli takich, wiecie, chłodnych, ale z takim neutralnym chłodem, czyli to nie jest taki, wiecie, siny brąz, bo czasami te brązy chłodne są takie po prostu, może są zwolenniczki takich brązów, to od razu przepraszam, ale ja takich sinych brązów nie bardzo, jakby moje oko lubi. Ja mam taki kolor oczu niebiesko-szaro-zielony, więc takie zupełnie chłodne cienie, chłodne brązy nie bardzo ładnie wyglądają na mojej powiece. Natomiast tutaj te dwa jakby bardzo ładnie grają, dlatego że one są takie chłodne, ale w takiej neutralnej tonacji. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłam, ale mniej więcej tak to miało być. Oprócz tego w odcinku jeszcze będzie nowy podkład testowany od Art Deco z kwasem hialuronowym 3D. I tutaj słuchajcie, jest napisane, że jest to nowa technologia podkładu zawierająca kwas hialuronowy 3D, która umożliwia uzyskanie naturalnego makijażu bez widocznych niedoskonałości skóry. Dzięki pokryciu pigmentów mikroskopijną otoczką silikonową, podkład doskonale rozprowadza się na twarzy i nie gromadzi się w załamania delikatnej skóry. Zobaczymy. Posiada właściwości nawilżające i przeciwzmarszczkowe, czyli myślę, że coś dla mnie, może coś dla Was, więc będzie testowanko. Od razu pokażę, jak wygląda opakowanie. I jeżeli jesteście zainteresowane tematyką dzisiejszego odcinka, to zapraszam, lecimy z tematem. Dzisiaj trochę inaczej zaczniemy odcinek od pielęgnacji, bo u mnie troszeczkę się zmieniło, ja teraz testuję różne rzeczy. Powiem Wam, że moja skóra po lecie to jest tragedia, po prostu tak mi się wytłuściła skóra, tak mi się pootwierały pory, że nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła w końcu się zapisać na jakieś kwasy albo coś, żeby, wiecie, to wszystko pozamykać, więc póki co ratuję się taką nową serią od Bielendy i tutaj mi bardzo dobrze podszedł, że tak powiem, tonik, normalizujący tonik z kompleksem antybakteryjnym i to jest, słuchajcie, do skóry tłustej, mieszanej, z niedoskonałościami, rozszerzonymi porami, nierówną strukturą, ale dojrzałą i z pierwszymi zmarszczkami, czyli coś dla mnie. Spróbuję ten tonik wklepać. On mi, że tak powiem, fajnie podszedł, dlatego że nie wysusza mi buzi. Być może, że dlatego, że jest to formuła dla skóry dojrzałej, jest tak zrobiona, że nie wysusza skóry. Dlatego, że większość tych toników, które są przeznaczone dla cery tłustej, to ja mam wrażenie, że mi tą cerę w moją buzię wysuszają, więc póki co sprawdza się ok. Drugi kosmetyk, do którego wróciłam, bo ja wracam, słuchajcie, jak taki bumerang. I za każdym razem, jak u mnie coś się dzieje z cerą, to jest witamina E. I właśnie powiem Wam, że zamiast kremu dzisiaj użyję witaminy E. I na tym się skończy pielęgnacja buzi. Na to pójdzie podkład. Słuchajcie, ta witamina E jest na tej bazie na tyle fajna, że ja mogę bez problemu, już nie używając kremu na tym etapie, położyć sobie po prostu podkład, szczególnie jak to jest podkład nawilżający, to ja już nie potrzebuję kremu. Kolejna rzecz, którą sobie testuję teraz, to jest 10% argirelina i kofeina.
serum peptydowe pod oczy z Basic Lab. Słuchajcie, ja testowałam z tego czasu, razem z mężem zresztą, takie serum argirelinowe na całą twarz, pod oko. Będzie odcinek o tym, bo musimy to sobie podsumować. Teraz testuję to. Powiem, że nie wiem, czy to w ogóle coś daje, poza tym, że mam wrażenie, że wysusza mi okolice pod okiem, ale dobra, testy to testy, więc testuję to. Zobaczymy. Teraz się jeszcze nie będę wypowiadać, bo jest na to za wcześnie i jeszcze na to serum jakby muszę położyć krem, więc krem pod oczy od Pat & Rub. Po wyschnięciu serum nakładam krem. I ten krem też nakładam na powieki. Niektóre dziewczyny, słuchajcie, nie mogą nakładać kremu na powieki, dlatego że te powieki się przetłuszczają, natomiast u mnie jest wręcz przeciwnie, więc moja powieka uwielbia krem, więc oczywiście nie każdy, no nie, ale ten krem bezkarnie mogę sobie kłaść na powiekę. No to poczekamy, aż krem się wchłonie, położę korektor i wracam do Was z paletką. Dobra, to zaczynamy makijaż. Ja sobie biorę teraz na pędzelek Hakuro H77, ten cień, który nazywa się Best Man. Ładnie go sobie wpracowuję w pędzel i nakładam go na powiekę ruchomą w załamanie i od razu, zobaczcie, jaka to jest pigmentacja, no po prostu super. Super wygląda i od razu idę. Staram się go wynieść troszkę ku górze. I również ten sam cień nakładam jako bazę, tak leciutko tylko na powiekę dolną. Tutaj też mogę to zrobić takim lekko puchatym pędzelkiem, dlatego że nie robię nic precyzyjnego, ja tylko chcę zrobić sobie tutaj takie, powiedzmy, taką bazę pod tego gruma, także lekko tylko. No okej. I ten cień jeszcze sobie nakładam na powiekę ruchomą. Okej, to samo robię z drugim okiem. Ja też zawsze lubię patrzeć na wprost, żeby mniej więcej te cienie były dobrze ułożone, że tak powiem. Zrobione. Cień podstawa na oczku, pod okiem. I teraz biorę sobie ten piękny topper Something Cold na paluszek bez żadnej bazy i nakładam go na powiekę. I jest, po prostu siedzi. Przepięknie zresztą. On się mieni, słuchajcie, na takie... Tutaj ja widzę i złoto, i trochę zieleni. I on jest na takiej fajnej brązowej bazie, więc to wszystko jakby pasuje do siebie. To samo na drugie oko. Pięknie, ja powiem Wam, że jeszcze któregoś dnia po prostu spróbuję sobie, jak to wygląda po zastosowaniu glitter primera. Jestem ciekawa, czy jest jakaś różnica. Natomiast, no, wczoraj chodziłam cały dzień w tym makijażu, on mi się nie rozszedł, bo czasami jest tak, że cień błyszczący czy topper wygląda niby ładnie na powiece, a po jakimś czasie się, jakby to powiedzieć, jakby rozmywa na załamaniach, tak? Czyli tak jakby schodzi w załamania i wchodzi w zmarszczki, natomiast ten makijaż nosiłam wczoraj no ponad 5 godzin i nic się nie działo, więc mam nadzieję, że dzisiaj się też nie zadzieje.
A w międzyczasie wezmę sobie mały jakiś pędzelek. Mam tutaj Hakuro J604 i wezmę sobie ten Wedding Rings. To jest metaliczny cień, taki złoty. I on się przepięknie też licuje z tym, co mam tutaj teraz na oku. I z tym toperkiem. Zobaczymy, czy Wy to będziecie też widziały. O, i to chyba widać, słuchajcie, nie wiem, czy Wy to widzicie, mam nadzieję, że widzicie, jak pięknie się te cienie ze sobą łączą. Ja jeszcze na powiekę dolną nie będę nakładać. W międzyczasie tak zwanym wezmę jeszcze jeden pędzel Hakuro J508. To jest taka niewielka kuleczka. Przejdę do cienia, który nazywa się Groom. I też go muszę sobie tylko trochę rozprowadzić na pędzlu, bo to jest mocno napigmentowany brązik, który zresztą przepięknie wygląda, ale trzeba umieć nim pracować. Tak jak każdym dobrze napigmentowanym matem. No i ten mat przenoszę sobie na powiekę dolną i też w kącik zewnętrzny go sobie dam. I tutaj jeszcze chcę sobie go wrzucić w załamanie. Troszeczkę sobie tak rozblendowuję w kierunku skroni. Odrobinkę. Wracam jeszcze do pędzelka, na którym miałam Best Man. I rozblenduję sobie tutaj takie końcóweczki. Nie wiem, czy słyszycie, ale chyba nam się rozlatały samoloty. Ja tutaj niedaleko mam lotnisko. Co prawda, rzadko cokolwiek słychać, ale dzisiaj latają. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać w filmiku. Dobra, ja sobie, ponieważ troszkę blendowałam to wszystko w kierunku skroni, zrobiłam tak troszeczkę ten makijaż z takim okiem ciut wyżej, nie? Nie na pandę, jak to ja mówię, bo czasami też te na pandę makijaże mi się na przykład podobają, ale troszeczkę jakby starałam się zrobić taki jakby lifting trochę makijażem, czyli wynieść ten kącik zewnętrzny, jakby makijaż w stronę troszkę skroni, wtedy to oko niby się podnosi do góry, to taki wiecie, zabieg dojrzałej kobiety, ale spoko, sprawdza się, więc polecam. Na tym etapie jeszcze wrócę do tego złotego Wedding Rings i ten złoty jeszcze sobie wrzucę na dolną powiekę. Jeszcze dodaję Something Old na dolną powiekę, żeby mi tutaj nie było za mocno złoto. Okej. Dokładnie ten sam zamysł na drugie oko, czyli Groom wędruje na dolną powiekę, w kącik zewnętrzny, a później dokładam jeszcze złoto na dolną powiekę i Something Old, żeby tego złota nie było za dużo również. Patrzymy jeszcze do przodu i blendujemy tak wszystko do tego momentu, aż będzie wyglądać idealnie. Przynajmniej na tyle, ile pozwalają moje powieki. Z
skończone na ten moment, więc ja sobie podczyszczę make-up i wracam do Was z testem podkładu. Zaczekajcie momencik. Podkład od Art Deco, przypominam, z kwasem hialuronowym 3D, nawilżający, taki, który ma nie wchodzić w zmarszczki i taki, który jest przeznaczony właśnie dla dojrzałej cery. Właściwości przeciwzmarszczkowe, nawilżające. Zobaczymy, jak będzie, czy w ogóle będzie chodził na mojej buzi, bo wiecie, różnie jest z podkładami nawilżającymi. Niektóre w ogóle się nie trzymają mojej twarzy, więc zobaczymy z tym. Okej. No jeśli chodzi o krycie, tutaj krycie leciutkie, ale ma. Go sobie jeszcze odrobinę dołożę. Pachnie bardzo ładnie, takim pudrem bym powiedziała, pudrowy zapach. Taki, który nie przeszkadza. Skóra wygląda bardzo naturalnie. Absolutnie nie daje pełnego krycia, to wiadomo, ale wiecie, z podkładami jakby nawilżającymi, no to raczej nie należy się spodziewać jakiegoś pełnego krycia, więc jakby jedno drugie wyklucza moim zdaniem. Ja zawsze krycie sprawdzam sobie na ustach, słuchajcie. Tutaj tak naprawdę usta nie są pokryte, tylko są lekko zmatowione. Dla mnie na co dzień jest jak najbardziej wystarczające, bo u mnie trochę mam przebarwień po lecie, chciałam powiedzieć po zimie, po lecie. Natomiast jakby nie są to jakieś na tyle wielkie przebarwienia, żeby trzeba było je tak zakrywać, wiecie, na maksa. Natomiast myślę sobie, że on tutaj bardzo ładnie sobie z tym poradził, więc takie lekkie, średnie krycie jest. Ja Wam później przybliżę się, to same zobaczycie, ale wygląda ładnie. Ciekawa jestem, jak długo się trzyma. No niestety nawilżające podkłady mają to do siebie, że są na naszych buziach przez krótki czas, później trzeba doklepywać, dokładać. Nie wszystkie się dają dokładać, czasami jest tak, próbujesz dołożyć podkład, a on się niestety już twarzy nie trzyma, bo twarz się spociła i tak dalej. Więc generalnie zobaczymy, jak długo się będzie trzymał ten podkład. Ja sobie ten podkład lekko przypudruję pudrem od Paese High Rise. Lekko. Kolor pudru 10 Light Beige. Teraz bronzer. Mój bronzer to ostatnio ulubiony Bronze Goddess od Estée Lauder. Trochę nadać życia tej mojej twarzy. Ja wezmę sobie tutaj Powder Highlighting od Pierre René. Ja sobie go wezmę na pędzelek i on też przepiękny efekt takiego glow daje, zobaczcie. To jest taki niby rozświetlacz, ale na takiej fajnej różowej bazie, więc on mi może tak naprawdę posłużyć za róż. Przedostatni krok makijażu, rzęsy. Ja słuchajcie, wracam do tego tuszu od Benefit. On przepięknie, ja kiedyś tam jest taki filmik, gdzie pokazuję, jak pięknie on wygląda na oczach. Jedyna jego wada było to, że się odbijał na powiekach, szczególnie właśnie jak było ciepło, jak skóra się pociła. Teraz już temperatury spadły, więc wracam do tego tuszu. Dam mu jeszcze szansę na to, żeby tutaj podziałał mi na rzęsach, bo naprawdę on bardzo ładnie wygląda na tych rzęsach.
Ja tutaj nie wiem, czy zauważyłyście, ale specjalnie nie przyciemniłam linii rzęs, dlatego żeby ten makijaż był taki lekki. Oczywiście można tą linię rzęs przyciemnić, wtedy będzie oko takie bardziej wow. Jak jeszcze przyciemnimy bardziej dolną powiekę i gdzieś wyjedziemy z kreską, to ten makijaż nabierze takiego looku wieczorowego, więc jak najbardziej można. Natomiast ja chciałam, żeby dzisiaj to było tak, wiecie, po prostu leciutko. Usteczka. Teraz słuchajcie, na usteczka ląduje pomadka od ColourPop w odcieniu Buttercup i ona spowoduje, że trochę ten makijaż nabierze takiej wyrazistości i życia. Dobra, skończone. Słuchajcie, pomadka też zrobiła robotę. Ja w ogóle bardzo lubię te pomadki od ColourPop. Ja mam je dwie. Tak naprawdę jedna jest bardziej różowa, koralowa, ten Buttercup, a tu jest taka bardziej lekko wpadająca w wiśnie, ale też przepiękny kolor. Nazywa się Lucky Cat. Wróciłam do tej pomadki, bo tak mi się spodobało. Jakby, że ona mi troszeczkę tak ten makijaż, jakby zrobić nudziakowe usta, to by był taki smutny makijaż. Natomiast pomadka i trochę błysku na policzki różowego powoduje, że ten makijaż jest taki świeży i powiedzmy lekki, tak? Lekkość przez to nabiera jakby twarz lekkości. Dobra, słuchajcie, to co ja się teraz zbliżę do Was, żebyście zobaczyły, jak wyglądają cienie na oku i jedziemy do podsumowanka. Proszę bardzo. Jak zwykle, ja wiem, że Wy lubicie te przybliżenia i lubicie, jak ja Wam pokazuję, jak wygląda oko z bliska, bo oko z bliska zupełnie inaczej wygląda niż taki dalszy kadr, dalszy plan, to ja sobie z tego zdaję sprawę. Możecie też ocenić, jak wygląda skóra w tym podkładzie. Jeśli chodzi o podsumowanie, no to jakby to powiedzieć, moja nieobiektywna ocena, jako że paleta jest mojej córki, jest taka, że ona jest po prostu rewelacyjna. To wiecie już z poprzedniego odcinka. Co więcej, ona po prostu, ja śmiem twierdzić w ogóle, że to jest jedyna w swoim rodzaju taka paleta z taką ilością cieni, jakby na takim poziomie jakościowym w tej cenie. Więc to jest jakby moje podsumowanie. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ dzisiaj jest niedziela, znaczy dla mnie niedziela, dla Was już wtorek. Ja jestem bardzo ciekawa, co się będzie działo w poniedziałek, jak już uruchomi Mio sprzedaż, czy ich serwery wytrzymają. I jestem też bardzo ciekawa Waszego feedbacku. Więc jeżeli robicie make-up u siebie, na storce, wstawiacie, jak wyglądacie, to bardzo proszę, oznaczajcie mnie hashtagami Make-up After 40 inspiruje Team Make-up After 40, oznaczcie też tam mnie. Ja będę zaglądać, będę wpadać, będę udostępniać. Tak, to tyle, jeżeli chodzi o paletę. Natomiast jeśli chodzi o podkład, no to same widziałyście, on na twarzy moim zdaniem wygląda bardzo ładnie. Jeśli będę miała możliwość, oczywiście to dogram info i jakby przybliżę się do Was, zobaczycie, co z tego podkładu zostanie po 8 godzinach, bo myślę, że mniej więcej tyle mi zajmie podróż do Warszawy, załatwienie sprawy i powrót. Więc jeżeli to nie będzie jakaś chora godzina i jeżeli ja będę na tyle jeszcze przytomna, żeby dograć, to ja dogram ten odcinek, a jak nie, to zrobimy jeszcze sobie teścik innym razem, tak zwanym, więc tak, póki co ja mam w planach się z Wami pożegnać. Oczywiście bardzo proszę o wsparcie mojego kanału, czyli proszę o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, a chcesz jakby wesprzeć mój kanał, to ja bardzo proszę o subskrypcję, jeżeli filmik się podobał, to o łapki w górę, bo to wszystko oczywiście to jest wsparcie dla twórcy, czyli dla mnie. Bardzo serca za to wszystko dziękuję.
Cieszę się też, że przybywa nowych subskrybentów, bo przez pewien czas miałam wrażenie, że ten mój kanał wisi i że YouTube po prostu obcina mu zasięgi, natomiast teraz widzę, że coś się ruszyło, ja się bardzo z tego cieszę. Oczywiście doceniam wszystkich moich kochanych, wszystkie moje kochane subskrybentki, które są ze mną od początku. Buziaki dla Was wszystkich, od A do Z. I cóż, żegnam się z Wami. Zapraszam na moje konto na Instagramie Makeup After 40, tam na stories jestem codziennie. Życzę Wam miłego wieczoru, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.